Czy szczęśliwa miłość Michała i Ody to tylko przypadek? Czy tegoroczne święta będą dla nich czymś wyjątkowym? Odpowiedzi na te pytania ujawni dalsza część opowiadania. Przygoda wciąga od pierwszej chwili, gdyż jest pełna niewiadomych. Poznaj historię Michała Tyszki, 23 rolnika z Podlasia, który zdecydował się postawić na swoje marzenia, nawet jeśli oznaczało to odejście od spokojnego życia w rodzinnym domu. Posłuchaj, jak to jego los splotł się z losem Odi i jak spełniło się ich marzenie o szczęśliwej miłości. Kliknij suba, po więcej ciekawych ploteczek. Michał Tyszka pierwszy raz będzie świętował ze swoją ukochaną Adą, którą poznał w programie Rolnik szuka żony. Uczestnik show chciał zaimponować swojej wybrance i chyba mu się to udało. Iluminacja domu, którą przygotował, naprawdę zapiera dech. Michał i Ada zdążyli się już zaręczyć. Michał oświadczył się Adzie w Kazimierzu Dolnym na tamtejszym zamku. Zrobił to poza kamerami, jeszcze przed nagraniem finałowego odcinka. Para spędzi te święta razem. Ada na swoim profilu na Instagramie pokazała, jak przygotowują się do Bożego Narodzenia. Na wybrance rolnika ogromne wrażenie zrobiła iluminacja domu Michała. Rolnik przyozdobił swój podlaski dom i drzewa wokół tysiącem lampek, które odpalił w jednej chwili. Posiadłość rozświetliła się kolorowo. Wyglądało to co najmniej jak na amerykańskich filmach. Ada była zachwycona. Michał Tyszka to 23-letni pracowity rolnik z Podlasia z początku nie chciał wiązać przyszłości z agrokulturą, ostatecznie jednak skończył szkołę średnią o profilu rolniczym. W swoim życiu myślał też o szkole wojskowej, a nawet wstąpił do wojsk obrony terytorialnej. Po niemal roku spędzonym w Warszawie i pracy w zupełnie innej branży, Michał postanowił wrócić w rodzinne strony. Obecnie poważnie myśli o założeniu rodziny. Zgłosił się więc do programu Rolnik Szuka Żony. Kiedy w pierwszym odcinku programu Michał czytał listy z odpowiedzią na jego wizytówkę, nie mógł się zdecydować, które kandydatki zaprosić. Ostatecznie jedną z nich wybrał na chybił trafił. Tą dziewczyną, której wybór rolnik pozostawił losowi, okazała się właśnie Ada. Trudno sobie wyobrazić bardziej szczęśliwy los. Kliknij suba po więcej ciekawych ploteczek.